Dobra pasca nas nie opuszcza. Tutaj oto mamy nowo odkopaną sztolnię. Michał mówi, że to Ania przynosi nam szczęście. Właśnie patrzy na mnie teraz. No ale tak to właśnie jest, że jak Ania z nami jest, to jakieś 3 godziny i wchodzimy do sztolni. Jeszcze nikt nie był w środku. Zbieramy się. Sytuacja jest podobna jak z poprzednią, a więc w XVIII wieku było już zaznaczona jako stara sztolnia. Podobnie też prawdopodobnie jeśli chodzi o wydobycie. Złoto, arsen, tak bym obstawiał. A zobaczymy co jest w środku. Nie wiemy jaka jest długa, nie wiemy co tam jest tak naprawdę. Za chwilę się wbijamy. Pewnie Michał będzie chciał jako pierwszy, jak zawsze, nie puści nikogo. No, a więc miałem rację, Michał nikogo nie puścił. Musi pierwszy. Na szczęście otwór dosyć duży, chociaż trzeba się w nim trochę powykręcać. Dzisiaj mamy 2 czujniki tlenu, więc będziemy mogli dobrze monitorować. Nie tak jak ostatnio. To dwutlenek węgla miałem, ale okazało się, że coś innego tlen wyparło. Boczkiem, boczkiem i do dziury. Aha, byłoby prościej, jakbym miał światło włączone. Nie ma, ale na razie to nie. I mamy sztolnię. O, jaki naciek błotny. No na razie jest sytuacja podobna jak w poprzedniej sztolni. Niedawno nie było wody, bo jest ten. Aha. A, czyli Michał mówi, że podobno jak po tamtej też wody nie było, bo widać popękane takie dno błotne pod wodą, więc było sucho. Ale zacząłem mówić, że podobnie jak w poprzedniej, nie widać za bardzo sposobu urabiania. Widać przed nami jakieś rozwidlenie. O, jakieś rozwidlenie. Ale powiem pan, że mu się to podoba. Michał mówi, że mu się podoba. Mi się wszędzie podoba. I będziemy pod ziemią. Pod ziemią. No rzeczywiście widać takie spękane błoto pod wodą, a więc było tutaj sucho. A teraz taki czas roztopowy trochę. Tlen na razie jest. Mhm. Szeroko tutaj. Ale tak jest szeroko, tak do, też do płaszczyzny jakiejś łupliwości. I też jest cały czas uskok. No właśnie, ciągle uskok. No, malutka kropielniczka. I makaron na górze. Mamy szybko prawie. O, ale co, w górę? Zasypany? Nie, nie, zalany wodą, piękny. O! Rewelacja. Tutaj też jakieś kropelniczki. To patyk czy coś? Może być gwóźdź, bo jest metal. Ale taki cieniutki. Już, już idę. To o, rzeczywiście. Zastanowimy się. O, taki bardziej upad niż szyb. Tak, ale no to się pochyli po prostu. Belka jest. No. To znaczy, ja myślę, że następnym razem ja tu wpuszczę kamerę pod wodę i zobaczymy, czy to się ciągnie. Jeżeli się będzie ciągło, to się zastanowimy, czy odwodnić. Czy nurek pójdzie? No. Także ten, to no wiemy, że już tu wrócimy z kamerą. No na pewno. Mieście. Natomiast no już mam belkę do prób, tak, do badań drewna, tylko na razie nie chcę jej niszczyć. To na samym końcu. Może będzie jeszcze jakieś inne drewno, więc to... Tu widzimy, że jest komora, jakaś coś się sypało. Możliwe, że on się na powierzchni jedno z tych zapadlisk. Tak, to może być jedno z tych zapadlisk na powierzchni. Akurat w tym miejscu, ale szczęśliwie nie zasypało wszystkiego, więc jest dobrze.
Spróbujmy podejść i nie zrzucić kamieni do środka. No, szybko nie zaskoczył. Oj. Jeszcze nie zrzucił. No to ale nie zmąciło się, tylko muszę poczekać, aż się uspokoi teraz, żeby poświecić, no, ale tak. Nie tam, zmącz, bo ja chcę tu dzisiaj jeszcze zdjęcie. Tak, porobić, tak, tak. Wiesz? Tam w górę się kontynuował, widać, tylko że jest zasypany do powierzchni prawdopodobnie. Nie zgubić kamery. Bo wiesz, to może być po prostu pochyła komora tu tylko. Takie podsięgierne wybranie, ale może być regularny szyb. Trudno powiedzieć. Ale mówię, no wezmę tam, znaczy trzeba będzie spokojnie tą kamerę dać. Dobra, może trochę będzie, może się od wody nie dało. Nie wiem, co tam było widać, w domu zobaczę. Obiektyw odparowuję. W domu zobaczymy, co tam było widać. Oj! Dzięki za... To ty zrzuciłeś. Ja? Tak. Tam się byłem. Tak. Sam sobie możesz podziękować. No, kość. To jest rzeczywiście. No, ta wielka kość. No to kość. No ale czy jest możliwe? No wielka przecież to. To niemożliwe, żeby to wylazło gdzieś tu. Znaczy tu akurat z góry mogło się stywać, tam jest druga na górze. Co jest? Druga na górze, tam gdzie świecę. Faktycznie. No. Krowy bym ustawił albo coś takiego. Taka ciekawostka z tej poprzedniej sztolni, no. Ja tego nie nagrałem. Ale tam też była kość taka wielka. Później Andrzej ją znalazł, ja już drugi raz nie wchodziłem. Gnata. To jest zastanawiające, że tamtej, drugiego gnata. W tamtej niższej szczelni zawartość powietrza się cały czas obniżała, a tu mamy stabilne. Zaraz, Ania, poczekaj. Michał się nie rozdwoi. Poczekaj, Ania. Ania poszła też do pełnego tam ma. Coś do góry tam jest? No. Tutaj taka, ten chodnik taki widać, że pożyle szedł takiej upadowej, pochyłej. Bo ta nam się sączy, jakie polewy się tworzą. O, skrzyżowanie. To mógł być też znak, bo jest na skrzyżowaniu. Taki plus tak. No. No mamy tu i tu. Jak w przygórzu też taki prosty. Jakiś znak geodezyjny właśnie do skrzyżowania, że mierzyli się do niego. Jakieś takie resztki drewna leżą, nie? Tak, widzę. To się rozwala, no, a tam to takie rzeczy, że to było drewno? Jest drewno, tylko to są te wnętrzności, co? Ale widzę, że resztki desek. Pod wodą coś tam jest, no. Tak jakby. Aha. No tutaj też coś było. Czekajcie, spróbuję odrobić. Tutaj też, no widać takie pozostałości desek. Nie nadaje się. Dobra, jak wybrałaś prawo, może nogę, to... Ania zdecydowała, że idziemy w prawo, no ale to skrzyżowanie ładnie tak wygląda tutaj. To się odspoił taki klocek. Znaczy ja myślę, że ja coś znajdę, próbę, ale... No, na razie są ci, zobacz, że są tam. No. Też widzę stare deski. Nie mam też pełne... No, stałem na tym, że... 29, spokojnie. A tutaj jakie nasieki, takie błotniny. Ładne skro. O. Tlenem wszystko w porządku. Tylko takie błotniste nasieki. O, tutaj kolejne bardzo fajne te. Wadoniki. Tak, taki wadonik.
myślę o ciosach, no dendryty manganowe, ale śladów nie widać. Obróbki. A, tu jakieś kopielnice. Prawda suche, ale są. O, tutaj czarne kamienice na spągu, która właśnie woda infiltruje, dlatego te wszystkie nacieki się tworzą. O, ta już trochę sucha się skruszyła, ale jest troszeczkę. No. O, tak jak mówię, spąg jest taki czarny, ciemny. I tych kropelniczek trochę tutaj jest. Trzeba na pewno moc latarki miały, dobra. Idziemy do nich. Widać, że z deski zostało tylko taki ślad drewna. Są deski, ale było transport taczkami. Ja po prostu delikatnie po lewej. No, tutaj trzeba wrócić z aparatem porządniejszym na sesję zdjęciową, bo jest warto. Co, koniec? No, to jest przodek. A, przodek. No to mamy jeszcze jeden korytarz, tak sprawdzę. Ja na przodku nic nie widać? Nie, oprócz tego, że kawałki, resztki drewna na próbki mi się nadają, tylko muszę z woreczkiem tu przyjść potem. Ale tak, chodzimy po oryginalnym deskowaniu, tak, na stół deski. Więc to wszystko są miarodajne próbki, prawda? W razie czego. Tył zwrot. Tam mamy kierunek wyjście, a tam mamy kierunek dalej, ale... Nie będę szedł pierwszy, niech tam Michał albo Ania atakują. A to skrzyżowanie tutaj bardzo ładne. Dużo niżej jest. Jest niżej, dobrze. Zaczyna to przypominać tamtą sztolnię. Stolnia z chrzcielnicą. O, już tam widzę coś, ale... Muszę. Muszę to wejść, o rzeczywiście. Ładna chrzcielnica. A potem się będziemy zastanawiać, jak to się mogło naprawdę nazywać. Ale mamy... A, ty też koniec już? Może nie koniec, bo jeszcze mamy ten dolny poziom zamówiony. No tak, 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 a to tylko chodnika. Trzeba będzie pracować na przyszłość. Szkoda tylko, że już sucha, że nie ma wody. No, ładnie.
że tutaj tam żyła była, za którą szli. Tam na przodku tutaj jakiś kwarcyk. Ja myślę tak, dzisiaj trochę zdjęć bym tu porobił i w sumie mamy dość dużo czasu jeszcze i ja bym ją dzisiaj pomierzył i tyle, tyle zdążymy zrobić, a i tak trzeba tu będzie wejść na lepsze zdjęcia. No i tą próbkę wezmę od razu, z workiem wejdę jeszcze raz. No. I to będzie na tyle dzisiaj, myślę. Ale jest fajnie. I no, ten jest cały czas w porządku pełny, ciągle. No. Właśnie dziwne, widzisz. To w tej dolnej cały czas uciekało, a tu jest no tam pełny. Było czuć już. No. Tak jest, tak? To jest, no? No to jest, wiesz, profil chodnika jest tak... Ale ten szybik może dużo robić, że ona się wentyluje tak. Znaczy, wiesz co, my tu też na dużej przestrzeni idziemy stosunkowo blisko powierzchni. Mm-hmm. Tamten stok był nachylony bardziej, więc tu gdzieś mogą być szczeliny. No. Natomiast cały czas mnie zastanawiałem te kości. No ciekawe. Albo sztolnia była, wiesz, się wgrzebywało coś i wciągało ze sobą jakieś resztki zwierząt. No tak najprędzej. No. Ale mimo wszystko ja tą kość wezmę, bo to jest pewnego rodzaju datowanie. Nie? No. Mieliśmy ślady po deskach. Desek niemal dziura została. No ale to ciekawe, że tu jest tak nisko. No to jest właśnie to miejsce, jest ciekawe. Ciekawe. Czyli by wyglądało, że tam jest starszy od tego sprawy. Może tak. Tylko też no, nie widać nigdy śladów. Niczego. Nie. No bo ona wie, że ona będzie sobie. Tak samo. Tutaj są jakieś takie pionowe kreski, ale to bardziej naturalne płaszczyzny łupliwości. Tam śladów narzędzi nie widać. Nie to wszystko byłoby takie mocno łupliwe, więc jak się podważyli jakimś klinem, całość odpadała i nie było widać śladu tego klina. To jakaś delikatna półeczka, ale to też chyba bardziej tutaj byłaby półeczka na jakieś oświetlenie, żeby sobie położyć kaganek. Widzimy pękanie i tym uskokiem woda nam się troszeczkę wlewa, trochę się rozlewa po lewą, ale tu jest trochę złom. Co to jest? Ewidentnie jest złom. Jakiś złom. Co jest? No to jakiś złom. Metal. Tylko właśnie dziwny. Drugiej ręki. Zajączek. To właśnie to mi wygląda podejrzanie. Gdzie to było? Tutaj, dokładnie w tym miejscu leżało. Tylko, że to mi wygląda jak pozostałości starej lampy górniczej. Bo na tych starych lampach takich knotowych, olejowych czasami jest taka figurka jakiegoś ptaka. I to właśnie wyglądało mi jakby część tej figurki ptaka. Bo jest taka blaszka właśnie, grubsza, zgrubienie. No. I właśnie jest dokładnie pod tą półeczką, którą stwierdziłem, że można by lampę postawić. Więc to może być pozostałość starej lampy górniczej. To wiesz co, zostaw ją potem w tym miejscu, ja jeszcze zdjęcie zrobię, jak to leży. No i tutaj jest. No i tam kawałek. To się przyczepiło. I tam trzeba będzie to wziąć. Tak, spróbować oczyścić, no. I się zastanowić. Takie
jakieś trzy części, patrzę, czy nic niżej, nic nie leży jeszcze. Może mamy szczęście, bo tak zawsze coś leży. Coś leży jeszcze, jeszcze w wodzie jakieś kawałki leżą. Jeszcze coś wymańczę. Więcej tu w wodzie nie widać, ale kilka kawałków jest. Stan agonalny, ale podejrzewam, że mogła być lampa. Po tym właśnie blaszce i po miejscu. No więc jest bardzo ciekawie. Właśnie ktoś mnie pytał ostatnio, czy coś znajdujemy czasem. No to właśnie czasem coś znajdujemy. W stanie agonalnym, ale coś znajdujemy. Nie zawsze w stanie agonalnym. No. No i kości górników. To trochę dłużej musi nie być. Ale takie lampy to właśnie jakieś XVII-XVIII wiek chyba. Jeśli dobrze kojarzę. Znaczy, wiesz co, to nie jest zaznaczona na mapie XVIII-wiecznej, więc na pewno tu wchodzili wtedy. Mhm. Chociażby, żeby ją zbadać. Więc to by się wszystko zgadzało. Znaczy, realnie rzecz biorąc, to by trzeba... Ja tu wejdę w kombinezonie i się zanurzę z kamerą po prostu, bo to jest najbardziej... miarodajnie wtedy, niż tam na linie się męczenie. Myślę, teraz też mogę jeszcze włożyć tutaj kamerę tu przy samym końcu. No to jest pod wodę latarka też do paru metrów. Już raz włożyłem tam trochę, tylko jeszcze zaraz mogę spróbować. Już się zmąciło, ale zobacz. Tak zmienię, już jest. Spróbuję zerknąć troszeczkę tutaj. No. Już nie widzę, ale tyle mi wystarczy, żeby zerknąć. No jest na 2-3 metry do przodu. Taki 20 cm wysokości szczelinka. Ale tyle, zawalone, zasypane. Dobra. Zajrzane jest. No to już wyszliśmy, tam jeszcze Michał zaraz się wyłoni. I tak, z pomiarów po wstępnym przejrzeniu wyszło około 70 metrów. Więc jest kawałeczek sztolni, jakby nie patrzeć. Trochę artefaktów było. Przede wszystkim sztolnia interesująca, nie taka prosta, nie ma prostego przebiegu, tylko jest jakiś szybik, jakieś skrzyżowanie. No, obiekt z pewnością bardzo ciekawy i z pewnością do niego jeszcze wrócimy. Ale na dzisiaj to będzie tyle. Tak więc do kolejnego.